drodzy Państwo, dobrze jest, że mamy takie miejsce, gdzie możemy się spotykać, że możemy serdecznie ze sobą porozmawiać. A to wszystko właściwie dzięki na razie, to znaczy pani Basi, która nas wita zawsze tutaj uśmiechem i organizuje ciekawe zajęcia. Dziękujemy serdecznie, pani Basiu. Dziękujemy Stowarzyszeniu Klucza Muszyńskiego za udany projekt dla ludzi starszych, za Akademię Seniora, za bogaty program aktywności. Myślę, że w takim gronie bardzo sympatycznie, bardzo przyjemnie się jest z Państwem spotkać, szczególnie w tym bardzo szczególnym okresie, w okresie przedświątecznym. I chciałbym z tej okazji, z okazji tych świąt najbliższych, złożyć Państwu przede wszystkim bardzo serdeczne życzenia. Życzenia przede wszystkim zdrowia, takiego dynamizmu, jaki Państwo macie tu przy tych różnego rodzaju zajęciach, tych wielkich aktywności, które towarzyszyły Państwu cały rok. Myślę, że w okresie tym świątecznym będą trochę wyhamowane, bo trzeba się zatrzymać przy stole z rodziną, ale myślę, że jeżeli chodzi już o nowy rok, to w dwójnasób Państwo podejmiecie te działania, które były do tej pory. Życzyłbym Państwu, żeby te święta przebiegły przede wszystkim w spokoju, w rodzinnym gronie, żeby przy wigilijnym stole nikogo nie zabrakło, kogo Państwo oczekujecie, żeby one były rzeczywiście przepełnione taką miłością, radością, żeby przyniosły wiele właśnie szczęścia i radości, a nowy rok, no niech da wszystko, co tylko jest możliwe, żeby był zdecydowanie lepszy od tego, który mija. A jeżeli dla kogoś ten rok był dobry, to myślę, że ten przyszły powinien być jeszcze lepszy. Tego Państwu bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Pozytywna energia, która od Państwa płynie, myślę, że nas naładuje, te nasze akumulatory do działania na następne 12 miesięcy. Szanowni Państwo, na te święta wszystkiego najlepszego, uśmiechu, pogody ducha, spełnienia marzeń, radości w gronie najbliższych.
żeby troski jak najdalej od Państwa odeszły, żebyście Państwo się nie dali w spory polityczne wciągnąć, przy karpinku, przy szczeniku, przy lampce wina i wszystkie spełnienia wszystkich marzeń na nowy rok i przede wszystkim zdrowie. Bo jak mawiałem, jak jest zdrowie, to wszystko pozostałe się kupi albo pożyczy. Wszystkiego najlepszego.